Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored, w którym to kontynuujemy naszą przeprawę przez... Kurde, jak się nazywała ta miejscówka? Kurde, nie wiem. Właśnie nie pamiętam. Jakiś bulwar tego... Bulwar jakoś tam. Oh, you don't want to talk to us like that. Fact is, Bottle Street is here to take its cut. So reach into your pockets and let's get this done. Yeah, and the inspection fee. We can't help it. Just the way we do things on Bottle Street. I'm trapped. No, drzwi niekoniecznie. Let me out. O, dobra. Stupid goddamn. Anyone there? Oh no. That's it. Zamknij to. I'm trapped. Co? Kurde, mogę z nim pogadać? Serio? Anyone there? Nie będę. Może i mogłem, ale nie musiałem. Zamykamy? Let me out. No, dziwnie to wygląda, no ale... No. I'm trapped! I owe you, brother. I won't ask about the mask. I wouldn't want my face seen either, pulling a stunt like that. You know what? I'll return the favor. Come by Griff's shop. That's my business. Well, it was, at one time. But now I'm reduced to scavenging things from here and there as the city dies. If you need anything, I wouldn't mind trading for a little money. Maybe someday the plague will blow over and everything will go back to normal. But until then, it's scavenging for me. Okay. Wanna look at some of the things I found? Good prices, I swear. Co tam masz? Mamy plany. Okej, okay. Plan z chęcią wezmę. Zbieram plany, aby odblokowywać nowe upgrade'y i sprzęt w warsztacie Piero w pubie Houndbeats. Okej. Okay. Halo. Już pojechał, a co? Dzwonił, bo jak wrócisz do domu, to mamy sprzątać chatę. Bo jutro mam jakiś gości. Dobra, dzięki stary. Co tu mamy jeszcze? Przepania. O, siwa. Nie, no, na razie nie potrzeba mi to niczego, co mogę podnieść. No i właśnie, to jest piętrze ten amulet. Jak tam wejść? Może to jakieś schody albo coś, no nie ma. Czy, dobra, może... O. A, dobra. Muszę wejść. Mocny duch. Zobaczmy, co to jest. Mocny duch 1. Mikstury dają nieco więcej many. Ej, a to akurat dobra rzecz. Jakoś w
Zdecydowania. Częściej pudłują strzałami i bełtami. Staram się nie pokazywać, więc to mogę sobie ściągnąć. Dobrze. Za jakieś badania. Kościane amulety. Powiadają, że kościane amulety to błogosławieństwo żeglarza. Samo rzeźbienie jest praktyką wywodzącą się z zamierzchłych czasów, przekazywaną z ojca na syna, od starej wygi do żółtodzioba, wciąż uczącego się chodzić na pokładzie. W dawnych czasach mężczyźni wycinali symbole na zębach lodowych fok i długich jak ramię kłach niedźwiedzi, które przemierzały wyspy na północ od Thivi. Gdy rozpoczął się handel wielorybami, praktycy przeszli do rycia w kościach tych wielkich bestii, tworząc amulety, które śpiewają nocą i w pewien sposób wspierają wigor mężczyzn lub chronią przed ciążą kobiety. Ja to akurat byłaby ciekawe zastosowanie. Dajesz kobiecie taki amulecik? No i pyk, nie masz się co martwić, że kiedykolwiek zajdzie w ciążę, nie? Myślę, że wiele osób by takie coś chciało mieć przy sobie. Na razie spokój. Idziemy do tej stelarni, żeby te... A, to jest ten grafik, żeby te szczurze szczątki dorzucić. O! Czy to jest? Tak, to jest kolejna taka lokacja. Dobra. Przechodzimy oczywiście. A właśnie, wchodzisz na wrogi obszar. Czyli krótko mówiąc, nie jestem to mile widziany. Tu był gdzieś, tu była gdzieś linka? Serio? Widziałem. Wybuchająca butelka. Może lepiej nie. This is one odd bird. Consorts with crazies, does rituals and the like, bone charms and such. You sound afraid. Damn right I am. Doubt ain't no ordinary man. Touched by the outsider he is, given dark powers. He can slit your throat across the room. Well, that'd give him a leg up for sure. It's no coincidence that most men won't even whisper his name. Is it true that he lives in the flooded district, with them weepers and wild hounds? That's what they say. Perfect place for a paid killer to hide. Proszę, proszę. You got lucky. When you're this handsome, you don't need luck. Face like a hagfish. Pay up. Don't be sour. Say, when's Slackjaw coming down? Not till the next batch of elixir's done. He'll want to check on things. Then you better get all your shit together, huh? Everything's fine. I run the still like I run a game of Nancy. Yeah. Też ma klucz. Not fast enough. O, ale dobra, to sobie idzie. Dobra, widzę, jest bezpiecznie, no to sobie idzie. Zabieram bełt. W ogóle klucz do destylarni. Wyjdę. Przepis dla Crackstona. Crackston, przyjdę jutro sprawdzić partię. Pamiętaj tym razem nosić spodnie i trzymać się receptury. Jedna część eliksiru sokołowa, jedna część soku z buczyny, dwie części słodzonej wody. To wszystko. Im więcej wrzucisz w to prawdziwego cholerstwa, tym mniej zostanie do opylenia i tym mniej monet zarobię. To nie jest organizacja dobroczynna. Slackjaw. Okej. Yes. So it goes. A, to jest to, dobra. Jest to, dobra. Dzień sobie z tej rady teraz. Crazy.
sneaks it. You know Eddie. Brilliant at it when he's sober. I remember. Brimsley job, hitting the dumbwaiter all night. Yeah. So he goes from room to room. Kids sleeping. An overseer giving a lecture to the kids. A couple guys training with those hounds. Stuff you'd expect. But it gets weird. Some kind of machine. Then a woman laughing, just laughing and laughing. Then music. Kind of plinky, plonky sound. That's you sure he wasn't drunk? Says he still hears it at night. He never did find his brother. Ciekawa rzecz, że się tu znajdujemy. Jezu, jak on nie słyszy bicia tego serca? Przecież jest porąbane. Dobra, muszę wejść tam do środka i... działać. Dobra, dawno nie robiłem save'a, więc zrobię go teraz na wszelki wypadek. Nawet nowego. Tutaj wszystko, co cenne. Wybijająca flaszka, czyli coś, czego nie chcę raczej wysadzić. Ani przez przypadek, ani specjalnie. No, chyba, że jak specjalnie, to w odległości od ludzi. Zwykłe flaszki. Szczurza zaraza. Dla was. A dobra, to już było. Pusta flaszka. Lecik. Tam jest. Ty. Szczurobójca. Zabijanie szczurów daje ci nieco adrenaliny. No, to mi aż tak niepotrzebne, bo adrenalina jest związana z którymś... O właśnie, tutaj chyba z tym. Tak, z rządzą krwi. A ponieważ na razie tej pasywki nie mam odblokowanej i raczej nie zamierzam jej odblokowywać, no to nie ma co używać takiego eliksiru. Destylator jest gdzieś tam, ale tu na dole jeszcze w środek. Jezu, no nie wiesz, że idealnie za niego się teleportowałem. Tak powinien zrobić z samego początku. Najpierw użyć wzroku, a potem się teleportować. Dobra, on tu jest chyba sam, więc w sumie mogę go tak zostawić po prostu. To jest to. Nielegalnego destylatora. Dostaw pustą fiolkę na eliksir do wylotu, zanim włączysz całość. Otwórz zawór, zabierz napełnioną fiolkę, powtarzaj do opróżnienia. Nie rozbijać fiolek, nie rozlewać eliksiru, żadnych darmowych łyków. Okej. Okay. Ile mam? Gdzie? Dobra, czyli 10 to jest maksimum wszystkiego. Kurde, ile banknocików, czemu nie mo... A, dobra, nie.
Zamiana elixir. Następna partia. Rodzina Tumbardów, 4 dawki. Rodzina Kramlingów, 3 dawki. Braerdenów, 5 dawek. Golden Gut, 2 skrzynki. Okej, no, spore zamówienia tu mają. Spoko. A kurde, tu jest schowane. 2 kurde monety. To jest spore sobie tych fiolek. Ile? Raz, 2, 3, 4, 5. 5 albo 6, chyba. Raz. 6, no. Kurde. To patrzcie, jakbym zużywał te eliksiry, w sumie plus na to jeszcze 7. Jakbym miał brak w eliksirach, to byłbym sobie teraz naprawdę sporo uzupełnić pewnie. No ale, że mam full. No to zakazimy. Eliksir. No i proszę bardzo. O, tu jeszcze jest jeden. To 8 w sumie. Sporo dałoby się tutaj zgarnąć rzeczy. Dobra, jeszcze nie powiemy. Remedium akurat mogę sobie wykorzystać od razu. Jest coś jeszcze ciekawego? No, otwieraj to. Zgarnij rzeczy, zamykaj. Łyknę sobie remedium do fulla. Trochę zmarnowane by to remedium było, no ale... Niech co jest. Okej. Gdzie jest... Mistrza. Aha. Dobra. Zdrowiony. Proszę bardzo. No i dobra, i to już wszystko załatwione. Let me think. Okay, yeah, I got one. Ready? Listening. There once was a sailor from Portland. Minted a woman, no soiling. He gave her his cash, she gave him a ration. And that's all, there isn't no more. You win. A ty czekaj, jeszcze mam rzeczy przy sobie. Well, I know 100 of these old guys. My mommy used to... Dobra, czekaj, to wypadałoby się jeszcze, kurde, zająć. Dobra, zrobię zapis, bo wolałbym ich rozproszyć i tak powoli się do nich podkraść. Wiecie, jest to trochę bardziej... Bardziej jest to, kurde, opłacalne niż zatrzymać czas. Let me see what's going on over here. No czemu dwóch w siebie wlazło? What? Jezu, przecież... Zapominam, że to jest tylko i wyłącznie... Kurde, zapominam, że to jest tylko zwolnienie czasu, a nie zatrzymanie go. Zatrzymanie jest na kolejnym levelu. Czyli niestety, jeśli ktoś będzie miał mnie w zasięgu wzroku, no to nie. Zacznie przeuważać. Who's that? See something, or are you drunk again? Huh, I know something's up. Kurde, na górę bym chciał wejść. What's this business then? Is anyone there? Must have been nothing. If someone's messing with me. Nice. Come on, spread out. Nothing here now. Must have been rat. Huh? Okay, it's going to take a little while, guys. What was that?
mi nie posłużyło teraz to zakrzywienie. Picked up anything good? Shut up. Wiecie, też w teorii to ja nie muszę w ogóle ich tak załatwiać, nie? Mnie na przykład uśpić. Zabić to, ale wolałbym nie. Someone's about to get shanked. Here you are. I know you're here. Nice. Where are you? Bliżej niż sam. Run and hide, coward. Where'd you run off to? Czy jednemu typowi mogę tylko coś zabrać z tego wynika? It's just a come closer. Are you serious? Dobra, ale skoro wiem przynajmniej, że mogę jednemu typowi tylko coś wziąć, no to muszę się skupić tylko na tym jednym. To jest akurat ten gościu. Dobra. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Tam. Ej, serio nie zainteresowali się tym? Tego ludzie bez jaj. Co to miał być? Teraz zakrzywmy czas. Najmniej temu. A nie, temu też coś mogę, dobra. Ale też ma jakąś sakiewkę. To by można było otworzyć i kurde skasować. Może lepiej nie. A ja to wykluczę. Damn it! Who took my stuff? Well, well. What the? No ej, co? Serio, gość tak się nagle odwrócił? Kurde, nie to! Czekaj. To jest chyba to? Nie, to jest to. Czekaj, autosave był po wyjściu? Tak, okej. Drugi klucz. Na górę. No i pięknie. Tam któryś coś ma, ten jeden chyba coś ma. Co?
got anything to smoke or eat. Blow off, Chopper. Pójdź tam dalej. I pięknie. I czym był? Myślę, że w Tiffie nie ma takiego czegoś. Bo w Tiffie jest taki ślisk, powiedzmy, nie? Ale to nie jest to samo, co tam ginięcie. W sensie nie jest tak samo skuteczne. No, w ostatniej chwili go złapałem. Tutaj schowamy. Sto. Klucz główny kolejny, tylko rudy i eliksir na czarnym rynku. Dobra, to jest dla was akurat. Ale patrzcie, kolejna miejscówka, gdzie mogę ten klucz zdobyć. O, ładnie. Dwa bełty, czyli jeden odzyskany, jeden dodatkowy. Mamy już 5. Tak? Nie, wróć, nie, dwa dodatkowe, po prostu. Przecież nie wykorzystałem teraz tego bełtu finalnie. Typa uśmić, okej, czyli jestem 2 na plusie. Naprawdę, nie, 1 na plusie, czy 1 na minusie. Must have been rats. Nie idzie? A, to jest coś. Okay. Dobra, on widzę, nic nie ma przy sobie. Tamten... też nie. Okej, okay, muszę. Trzeba się zwijać. To może górą. Pokryjało. Dokładnie w taki sam sposób, jaki się tutaj dostał. Bueno. Nikt nic nie widział? Nie słyszał. W finalnej wersji oczywiście, bo wiadomo, z dwa razy to mnie zgarnęli. Ale dobra. Jestem zadowolony. Wróćmy teraz do babuni. Odbierzemy, zakładam, kolejną runę. I told him, peel it off. Peel it off, so I knew you wouldn't disappoint me. Now I can stroll along the waterfront in peace. And don't think I've forgotten your little gift. Go on upstairs, dear one. Hey, ładnie. Kolejna runa pewnie będzie. Śmiech, nie powiem, był trochę zastanawiający, no ale na szczęście udało się. Attention, Dunwall citizens. Please. O, mapa. Zobaczmy, jestem tutaj. Na plac w tamtą stronę. Bulwar tutaj. No, na bulwarze już byłem w sumie. Te stylarni też już byłem. Golden Cat, okej. Okay. When a motorized carriage or stilt walker approaches on state business, be advised that such vehicles will not slow or stop to avoid citizens obstructing the way. No właśnie, tu jeszcze jest ta jedna ściana światła. Podobno. Huh? Trzeba się ominąć. Czuję się nie skradam, czy mnie usłyszał teraz, nie zauważył. Co jest? Co on tak zdzidował tam na dół? Skoro żeś sam się tak ładnie podłożył, no to...
O, brat, czekaj, może w bezpieczniejszym miejscu. Sobie może tu go zostawmy. Żeby go te szczury nie wpieprzyły. Ale ty, w sumie to jest jakieś... jakaś opcja na obejście w sumie tej ściany chyba, nie? Tylko, że wiadomo, ze szczurami jest taki problem, że... taka chmara to mnie na spokojnie wpierdoli. Uważać. Nice. Ta ściana jest gdzie? Kurde, co ja gadam się, nie wiem, jeszcze dalej. Totalnie są super. Poszły. Złego mogą się oszamać w sumie. Idzie. Ale już ma full. Cyk. Okej, czy nawet taka mała chmara jest w stanie mi zadać spore wrażenia? Nie powiedzieć na przyszłość. Griffin. A tam ten amulet, dobra. A właśnie, a propos amuletów. Rune. Runa jedna jest gdzieś tam, a za tym nie ma nic więcej, okej. Czyli lekko za ścianą jest gdzieś runa, to będę musiał na to uważać. Tutaj. Widzę. Czy mogę mignąć tam na dach? Oczy. Oczywiście, że nie. Zobaczę, co się kryje tutaj dalej. Tutaj wracam na bulwark. Cały Hayburn, którego była notka wcześniej wystosowana. Coś przy sobie? Coś ma. To nic istotnego jednak. Bierz go. Serio, nie wejdę na to? Dobra, raczej nie spadnie. Jest. Ej! Widział mnie? Kurde, mam nadzieję, że to się jako alarm nie liczy. Chciał mi się, kurde. Well, is it on? What's it look like? Blow off, Hayes. Go on. A teraz się tu mogę wspiąć. Co to z
zbiorniki strane, które pewnie bym mógł wysadzić, gdybym chciał. Też coś wartego uwagi. Jetygańskie rudy. Tu się mogę schować. Niewiele pomaga. Brak, ty mi to wcześniej przeonaczył. Ten. A bo tamten zauważył, jak po prostu tego podduszę. Nie, no oni są debilami, czemu oni z takich durdy im jest tak zbiorniki stranem stawiają? It's just ridiculous. Stupid rats. Plague. Elixir. Bunch of crap. Kurde, ale to jest durne miejsce. Przejdź. These things burn out faster than shit, huh? Czy oni bombią tu? Okej, ja mam iść na plac Holgera, czyli tym bardziej chcę się utwierdzać do przekonania, że powinien najpierw wbić ten cały bar. Ładnie, to jest bezpieczny. O, ładnie, to jakieś rudy jeszcze popatrzone. Serio? Czekaj, jak to wygląda z runami? Szczurobój, dobra, to było tutaj. Tutaj zobaczmy, widoczna reprezentacja do głosów wydajesz. Może widzieć przez ścianę użyteczne obiekty i systemy ochronne. No jest spoko. Ale teraz waham się, najbardziej się waham między zakrzywieniem czasu a mignięciem, jeśli mam być szczery. Bo to zatrzymanie czasu może być naprawdę dobre. Ale jednocześnie dłuższy dystans z tego też byłby fajny. These things burn out faster than shit. Dajmy go do środka wrzuć. Dobrze. Na razie to zamknij. No i bueno. Golden Cat to w tą stronę się szło, tak? Ale są jakieś tak. Dobra, czyli tutaj jednak nie przejdę. To jest ta blokada jakby ustawiona. To trudno się mówi. Dobra, spróbujmy chociaż dostać na ten plac Holgera. Jak widać jest niedaleko, ale to, że jest niedaleko, nie oznacza, że będzie łatwo się tam dostać. I właśnie, ta runa. A i proszę, akurat tutaj jest runa. Boże, znaczy... Czemu ja tego nie przewidziałem? O Boże, będę miał trochę dojścia. Mi się wydaje. Well, is it on? What's it look like? Blow off, Hayburn. Go on. Toss the damn rat already. Never gets old. Yeah. Tu
Tu nie ma prawa ktoś go znaleźć, to. Dlatego nie mogę. W razie. Tak byłem ciekawy, czy to jest jedna z tych. A wiecie co, dobra, uczyć ten Elixir, bo jeszcze pełno ich znajdę po drodze, więc nie chcę tam oszczędzać. Pójść. Tutaj były te ruby. Cyk. A. Druga. Runa w środku. Jestem trochę ciekaw, po kiego im ta runa, nie? Jakby oni raczej nie wiedzą, jak się je wykorzystuje. Może to było tak do przewidzenia, że tam ktoś będzie, jak skoczony idiota praktycznie. Wskoczyłem tam po prostu. A jolo, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale czemu ja go nie widzę w ogóle? Czy to jest aż tak krótki zasięg? Huh? Oil on these things doesn't last long enough. I'll flush you out. Gotcha now. Dzięki, stary. Ale to prawie wyszło, co jest najgorsze. Mogę na drzewo wejść? Wejść tu. O, właśnie, flaszki. Albo w sumie mogę się zakraść do typa po prostu i mieć spokój. Did I tell you about the time I almost caught that guy who killed... Przerwałem mi gapkę, ale to... Zabieram go stąd. Is a whaler's gaff hand. 50 years old at least. This guy fought for the Empress. Forget his old ass. I can't even remember the Empress. We tagged it plain. Under Clavering Street is our. Come on. What's the take? 20. Plus two elixirs. Look like 25 to me. Yeah. Look here. It's 20. It's five each, counting Boo. You want me to check your pocket? Let it go, kid. Don't call me kid. You think you can cheat me? Guys, get this guy! Yeah. Look, see that settles that. Oh shit! Dobra, tam miałem coś przy sobie, więc chętnie go zabiorę. Trupowi to już nie potrzeba. Kurwa! Cold as a whaler's gaff hand. Forget his old ass. I can't even remember the Empress. We tagged it plain. Under Clavering Street is ours. Come on. What's the take? 20. Plus two elixir. Look like 25 to me. Look here. It's 20. It's five each, counting Boo. You want me to check your pockets? Let it go, kid. Who do we have here? See something? Someone's about to get shanked. Dobra, czekaj. W sumie po coś taki pierdolę. Want me to check your... Zakrzywienie. No i tyle. Dzięki. Teraz. No i proszę bardzo. Wszystko ładnie, zgrabnie i pięknie. Właśnie powiem, trochę mi tych strzał szkoda, bo wolałbym ich po prostu mega cichcem zrobić na tej, nie? Wolałbym ich mega cichcem po prostu zrobić na zatrzymaniu czasu, no ale...
No nie tak niestety działa jeszcze ten skill. Czy ta moc. Czyli też nikt tutaj nie powinien iść. Przynajmniej w teorii nie powinien. Zobaczymy jak to będzie w rzeczywistości. Czytaj na podsumowaniu misji. I teraz tak, tutaj runa. Notka w runie. Kapralu Meadows, znaleźliśmy tą dziwną runę przy kobiecie, która sprzedawała ciastka na ulicy. Nie ma pewności jak zmarła, ale ponieważ ta rzecz wygląda na jakiś zabobon, odłożyliśmy ją dla rewidentów. Po zakończeniu waszej zmiany zabierzcie ją do wywozu, czy cokolwiek z nimi robić. Robicie, nie zapomnijcie. No, a ja sobie bardzo ładnie przytuliłem. Flaszkę wziął, żeby odwrócić uwagę. A? Dobra, w sumie też, żeby nie powtarzać, zrobię sobie kolejny zapis. Maybe wind or something. No i ładnie! To lubię! Biuro nad rewidenta. Okej. Okay. Rewident Martin tutaj jest. Poł z rewidentem. Weź dziennik szantażysty. I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Is that true? Or is it the itching that really gets you? Or the rats? Jasper, isn't it? It's not so bad in here, except I miss your wife. Huh. You don't scare easy, I'll give you that. Ale punks. That'll change. Zauważyłem. Jak to tu zostawimy, to nikt go nie powinien tutaj namierzyć. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void, I'll buy you 100 drinks. Well? I have poor circulation and I seem to have forgotten my mittens, so... I'd appreciate it if you could release me or at least go gather some firewood. You never appreciate the fine masonry of Dunwall's cobblestones until you've had your face hanging over them for days on end. Okay. Użyć dźwigni zwalniającej. Aha, jest, okay. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. What you're here to do tonight is of the highest importance. We've got to find Emily. So kill Campbell and make it quick. Once it's done, search his body for the journal, his notorious black book, and get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow, and word from my informant is that Campbell is going to poison him. Maybe you can use that to your advantage. All right, I won't be of any help here, so I'll make my own way back to the Hound Pits pub. If I see Samuel the boatman, I'll tell him to pick you up in the backyard, behind the office of the High Overseer. May all the spirits guide you, and may our enemy's head hit the floor without you taking a scratch. Dobra, tyle dobrego, że nie będę musiał się całą tamtą trasę wracać. Dobra. No ale już całą tą akcją, czyli wyeliminowaniem naszego kochanego nadrewidenta, oczywiście kochanego inaczej, zajmiemy się już w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie was zapraszam. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!